Siemaneczko, widzę, witajcie na moim kanale, jest to Amanda, ze mną jest Lenka i witamy was, jak już widzicie po tytule, w kolejnym odcinku serii Back to School. Mieliśmy ten odcinek nagrać trochę później, ale Lena zobaczyła tutaj w Carrefourze dużo rzeczy i plecaki. Plecaki, sto na sto. Tak, i już mnie naciągła, żeby przyjechać, no to mówimy, dobra, nagrywamy Back to School. I na samym początku chciałabym z wami oczywiście się przywitać. Miło, że jesteście, to dla was. Przypomnijcie o subskrybowaniu tego kanału, żeby na bieżąco wpadać do mojego Instagrama i na mojego TikToka, no i zapraszam na kanał do Lenki. Dzielcie się pięknym. Tak, dzielcie się pięknym, ja jestem niepomalowana, jeszcze alergiami alergiami wyskakuje i strasznie swędzi mi oko i nie mogę drapać, im do tego mam katar, psikam, tragedia. Ale koniec marudzenia, lecimy na zakupy, zobaczymy co Lenka sobie wybierze. Kolory. Pastelowe? Tak. I plecak Alena tutaj chyba jednak sobie nie kupi. Były ładniejsze jeszcze wczoraj. Ej, zastanawiałam się na... Przecież już masz piórnik w ogóle. No wiem. Ej, ja tego zamknę. No o. Ale ładne, no, te pastelowe rzeczy no. Są bardzo ładne. Sto raz. Nie wnikajcie. Po prostu nam odkleję, okej? Okay? Tak, bo wiem, czasami odkleja. Dla was, no. I co, to jest plastelina na pewno? Plastelin. No. Różowy klej. Różowy klej. Dobra, biorę żółty klej. Żółty, a nie niebieski? Aha. To jest sobie przezroczysty. No, bo żółty to przezroczysty. O. O. Różowy jest różowy. Różowy najlepszy, nie? No. Trafiłam, cool, it is good, good. A w drugiej klasie trzeba pisać długopisami, czy też ołówkami jeszcze? Ołówkami też, no. Ołówkami, długopisami. A co to jest? Ołówek czy długopis? Długopis, ale patrzcie, jak ładny. Jakie ładne. Ładne, ale tylko zmywalne. Tylko zmywalne, team zmywalne. Tak. Masa z Harry Pottera. No. Zakreślacze. Mamo, mogę mieć tamtą teczkę, którą mam do 30. A to teraz będziesz kupować wszystko pastelowe? No wybierz sobie jakąś. Tutaj stoimy. Lena ma kolejny piórnik. To jak w tamtym roku, kilka piórników na rok. Zmazywalne? Tak. Oho, a to się nie znam, wiesz. Starej daty jestem. Co to, lakier? Masz udział w szkole? Mhm. Zakreślacz, ale fajny w kształcie lakieru. Pani mówi, Lena, oddawaj ten lakier. A ja mówię, a pani to nie lakier, to zakreślacz. Ej, ale zakreślacze będą potrzebne w drugiej klasie? Nie wiem, no mazaczki, zakreślacze, wszystko jest potrzebne ogólnie, ale wiesz. Dużo też masz. Wezmę po każdym. Kolor. A, weźmiesz po każdym kolorze, no spoko. No bo klęczę się nie umie zdecydować. Lena znalazła gumkę fajną. Tak, ale ja chcę tą białą. Białą? Mi najbardziej przypada. Dobra, chodź na naklejki, na książki, bo tego nie mamy. Naklejki. Lena nie wiem, ile tych naklejek chce kupić. Ale od razu mamy ten, koszulki na zeszyty i na książki, więc gicior. Pomóc ci? Aha, jeszcze te? Bo to są dopisane. Nawet nie masz tyle zeszytów ani książek. Ale bez domiku. No, tak jak z tamtego roku za flamingi. Cio. No tak. Warietka. No dobra, to mama wybierze. Nie wywalić. Teraz długopisy, znowu kolejne. I ten, i koniec. No nie, to są dla dużych. Poszukajmy ten. Teraz musimy znaleźć zeszyt do religii, bo tego nie mamy. A chcę taki właśnie z Jezuskiem. Taka religia. O, patrz! Z Janem Pawłem. Ej, ty miałeś taki. Ona miała taki w pierwszej. O, ale ten zaraz mój jest zniszczony. Popatrz, możesz sobie wybrać jakieś. No to... Ej, kocham religię teraz. Kocham. To. Ten?
Czy jeszcze oglądasz? Tak. Zaraz będzie chyba rozdawać te zeszyty. Znalazłam taki fajny do matematyki. No, ty już masz do angielskiego. Tak, i zobaczymy, które zeszyty będzie nosić. Pewnie zaraz będzie w nich malować. Pewnie zaraz będzie w nich malować, na bank. Tak. Ten będzie do angielskiego. Teraz wyjechaliśmy i Lena już mówi: mamo, gdzie są moje rzeczy z back to school? A mogę moje kredki z back to school, dlatego... Jeszcze będziemy kupować kilkanaście razy w nie kredeczki. Tak, mogę ten do angielskiego? No weź. Patrz, jaki piękny blok techniczny. Śliczny, patrz Lena. Bierz. Śliczny jest. Bierzemy. Rysunkowy bierzemy taki. Może być? Może być? 25, tak, może być. 25, myślałam, że bardziej się ucieszy na poślinę. Bierzemy? Tak. Okej. Okay. Lena, teraz nożyczki. Ale na początku, patrzcie. Widziała nożyczki i mówi, ale słodkie. I mówi, mamo, a tym w ogóle... Czemu nie mam ostrości? No. I mówi, dobra, nie mam ostrości, przepraszam, widzę, wymieniłem, co się dzieje z aparatem. Jeszcze kliknę, nie wiem. I mówi, tym się da w ogóle przeciąć, a to jest futerał na nożyczki. Mega fajne, bo się nie skaleczy, dzieciok. No. I mogę tak chodzić z nożyczkami do kasy. Ojoj. Nie możesz tak chodzić z nożyczkami, bo może ci się tak w oko. No, nie fajnie by było. Biorę te. Te? Tak. Okej. Okay. To do koszyka. Ja też na nie podorzuciłam kilka rzeczy do koszyka. Podorzuciłam ci papier samoprzylepny, bloki. Takie małe? No to jest papier samoprzylepny. Takie okej. Okej, okej. Fajnie, jak jest fajnie. No wiem, mega dużo fajnych rzeczy. A co to jest? Korektor to jest, płynie. Czyli? Czyli takie jak lakier do paznokci biały, powiedzmy, tylko to jest korektor. A ten się nie zepsuje? Nie. Ten ci się nie zepsuje jak tamten w tamtym roku. Ten będzie git. Lena już tak szuka, dobiera do tego koszyka kolejny jakiś zakreślaczy. Co? Lena w raju, patrz co znalazłam. Ołówki? Okej. Okay. Co zaś zobaczyła? No kolejny piórnik. No Lena, jesteś niepoważna. No to wybieraj ten albo tamten, co tam miałaś. Po co ci tamten taki sam? Taki sam jak ten, co masz w domu praktycznie, tylko inny wzorek. Wezmę trzy. Jeden mam w domu. Jeden. I będzie git. Będzie git? Albo z mięsiem. Z misiem. Awokado fajniejsze. Dobra, wróciliśmy. Ja musiałam biegać w kółko do kasy, na półki, do kasy, na półki, bo mamie coś nie pasowało. Bo Olena, powiedz, ile, jeden ołówek kupiliśmy, słuchajcie, jeden ołówek, bo już go nie wycofywaliśmy po prostu, ale kazałam resztę iść na nie odłożyć, bo jeden ołówek kosztował ile, Elena? Ale... 18 zł za ołówek, słuchajcie. Ale bardzo to zerwaliśmy. Tak. Klaudiusz! Klaudiusz jest na dworze. Zanieś to do zamrażalki szybko. Kredki. Ich jest podobno 24, a ja wyliczyłam 25. Tak. Wiem, że to nie wygląda na 25, ale serio. Piórnik. Ale patrzcie, jaki ładny. Religia. Mhm, dobra. Angielski. Mamy bank. Blok techniczny numer 1. Numer 2. Blok techniczny numer 2 i blok rysunkowy numer 1. Albo 3. Co Fini by chciała? Co Fini by mamy tak. No to są ten. Papier tak. Samoprzylepny. Okładki na zeszyty. Teczka różowiutka. Ej, ona nie ma tak wyglądać. No to jest taka teczka, że masz folię i możesz do koszulki włożyć pracę, żeby się nie pogniotła ani pobrudziła. Linijka, kątomierz i ekierka. Miałam sobie przypomnieć. Tak, zakreślacze, lakiery do paznokci. Wzięłam, wiecie po co wzięłam ten długopis? Ponieważ jest słodki,
To jak pani będzie nam kazała na przykład pisać czarno, nie, to tutaj mam, a nie wziąłam na przykład zwykłego czarnego, każe napisać niebieskim, to mam niebieski, nie? A widzisz, będziesz przygotowana. Ja mam tak, Ja mam taki... długopis? Jak to się włącza? Obkręca się tak, no. Do polskiego. Tak, nie, nie słuchajcie, do czego jest ten zeszyt, bo Lena i tak zmieni 30 tysięcy razy. Dawaj tą, dawaj kostkę, dawaj kostkę. Nie będzie do polskiego. Ten może będzie do matematyki, ale taki, ej, ładny, nie? Ładny, no nie? No, co nie? Co nie? Co nie? Piórnik z awokado. Gumka do gumowania z żopką. Zakreślacie, bo potem mówię, dobra, jednak nie chcę tych lakierów, bo w sumie tutaj są wszystkie kolory. Ale mam powiedziała, zostaw już to, dziecko. Nożyczki z osłonką. Patrzcie, to jest ołówek. Pokaż mi ten ołówek. Jeden ołówek za 18 zł. Ja nie wiem, ej, nie znam się na ołówkach jakoś szczególnie. On jest z jakiejś firmy Interdruk. Ej, 18 zł to... Co to, jakiś magiczny ołówek? Plastelina. Tym razem plastelina, a nie modelina. Udało się. Ale patrz, ile ich jest. Z jakiejś firmy. Ile one kosztowały? One kosztowały chyba 11 zł. A patrzcie, ile tam jest ołówków. Namawiałam mamy na nią godzinę chyba. Nie godzinę, ale po prostu już miała jedną gumkę i mówię, po co ci kolejna gumka? A w domu sobie kupiła gumki i w domu ma dwie gumki. Wszystko jest piękne. I teczka. Tak, i teczusz. Ej, teraz nie powiem, czy jest mała. I teczusz. Ja tego nie sprzątam. Ty tego nie sprzątasz? Ty jesz loda, Julki, żugaj. Ej, Boże. Julia, żugaj. Jaka Julia? Julia, żugaj. Tak, więc to by było na tyle. Z back to school mamy już chyba wszystko. Czekamy jeszcze tylko tak na jedną paczkę i na dodatkowy plecak, bo Lena ma w roku szkolnym 2 albo 3 plecaki. Jak się powróci, to ma kolejny. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli taki odcinek wam się podobał, stawcie łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrypcji i widzimy się jutro. Pa! Pa!